Startowej. 13 minut. Wydaje się, że... Jesteśmy z panią prezes Zabieganych Częstochowa, pani Magdo. Za chwilę 14. Tak. Edycja biegu częstochowskiego. Jest gorąca atmosfera, nie tylko ta związana z pogodą, ale związana z tym, że za chwileczkę wystartuje prawie 1000 osób na trasie biegu. Bardzo dużo, bardzo dużo. Frekwencja imponująca, ze 3000 ludzi kibicujących, jest wspaniale. Nie bylibyśmy tutaj, gdybyśmy nie spytali się, jaką ekipą startuje Zabiegani. Zabiegani dzisiaj są organizatorami. Oni pracują wiele godzin i bardzo ciężko, żeby przyjąć kolegów biegaczy podczas tego wydarzenia. Dzisiaj ciężko pracujemy, wczoraj ciężko pracowaliśmy, przedwczoraj i tak przez kilka tygodni. Bieg częstochowski jest już tradycją. Tak. Częstochowy i zostanie na pewno już wpisany w ten sportowy taki czas. Ile z zagranicy jest zawodników? Bardzo dużo, ale oczywiście większość stanowią Polacy, nie tylko tutaj z miasta Częstochowy, ale też z całego kraju. Takie dane, jeszcze trwa jej weryfikacja zapisów, będziemy mogli przekazać później. Gratulujemy organizacji. Dziękuję. Na klatce piersiowej Brzuszku. Wiem, że pan Michał tutaj startuje z latem tego Brzuszka przyczekowo. Częstochowa, jeszcze raz! Jesteście na tym wizualnym! Z tego Brzuszka ma więcej, to absolutnie się tym nie przejmujemy, bo to jest polski biegun górski. Tutaj jest pan Mateusz Morówka. Otwieram telefon od policji, dajcie mi chwilę. 3, 2, 1! Jeden startowicz, jeden strzelił! Prezydent Częstochowy! Zawodników powitał, jednocześnie pożegnał. No i moi drodzy, widzimy się za chwilę kilka na połowce dystansu. Dajcie dla was 5 kilometr po kolejnych pędzniejszych momentach. Bawcie się dobrze, uśmiechajcie się do kibiców, do kolegów, koleżanek obok siebie. Rywalizujcie, ale też nie czerpcie radość z biegania. No i cóż, widzimy się za chwilę kilka. Trzymajcie uśmiechy, trzymajcie radość. Nie odpuszczajcie, po każdej lewej nodze stawiajcie prawą, po każdym wydechu róbcie wdech i byle do mety. Będzie dobrze, pijcie wodę, uśmiechajcie się, oto to tak jak pani Patrycja, pijcie prędzej do linii net. Zbijajcie piątki z komentatorem, jak ustawia rękę, bo jest tak głupi, jak nie wiem. O właśnie, panowie, karatecy, halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry, o. A w zasadzie do zobaczenia. Ostatni kilka. Powitamy się ponownie, jest Ekstras. Mam nadzieję, że kibice, tak jak pokazali poziom przed startem, tak pokażecie poziom w połowie. Będzie tutaj raźno, będzie głośno, będzie wesoło, będzie się działo, będzie zabawa. Tego dnia będzie mało. Dobrze. Rozbiegana Częstochowa, która rozbiegała dziś to miasto za sprawą Stowarzyszenia Zabiegani Częstochowa. Duży to tutaj członkowie ekipy już od kilkunastu lat robią hałas, robią aparat i rozkręcają biegową społeczność Częstochowa. Prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk dzisiaj, oprócz że w roli prezydenta, to również startowego, ale coś nie wypaliło. No, najważniejsze, że bieg się odbył, ruszył, że odliczyliśmy, wszyscy wiedzieli, kiedy mają wystartować. No a czasami techniczne rzeczy nie zawsze wypalą. To już 14 razy, jak w Częstochowie, po raz 14 się odbywa bieg częstochowski. Jakby pan ocenił całokształt do tej pory, jak to wyglądało? Bardzo się cieszę, że jest tylu startujących, że jest tyle pozytywnej energii, że ci, którzy startują, na pewno się dobrze przygotowują. To jest dosyć trudny bieg. Sam kiedyś miałem okazję startować w jednej z edycji i robiłem po kilkanaście kilometrów biegając, ale tutaj po tej trasie wokół Jasnej Góry, non-stop w górę albo w dół, w górę albo w dół, było naprawdę dużo trudniej niż dłuższy dystans na zwykłym płaskim odcinku. Bieg częstochowski staje się dosyć popularny, coraz dalej zatacza
jakby światowe kręgi takie, tych gości mamy, sportowców coraz więcej, to też fajna promocja naszego miasta. Z jednej strony to jest fajna promocja, że przyjeżdżają do nas ludzie z różnych stron świata, bo przecież są nasi przyjaciele z Altötting czy z Pforzheim, gdzie mamy współpracę z tymi miastami i cieszę się, że takich gości mamy. Z drugiej strony no, są nawet ludzie z Kenii, którzy no, troszkę, powiem, podcinają skrzydła naszym zawodnikom, bo ich warunki fizyczne są zgoła inne, oni są trochę inaczej przygotowani i zawsze z dużym okładem wyprzedzają naszych. Także pewnie dzisiaj będzie podobnie, ale najważniejsze, że ci, którzy startują, chcą biegać, chcą się sprawdzać, chcą szlifować formę i chcą pokazywać, na co ich w danym dniu stać. Ja bardzo serdecznie dziękuję częstochowskim zabieganym, którzy dzisiaj mają dużo roboty z przygotowaniem, przeprowadzeniem całego tego biegu częstochowskiego, a na pewno woleliby zamiast brać udział w tych organizacyjnych sprawach, po prostu stanąć na linii startu i pobiec. Jak tak dalej pójdzie, to albo zabiegani będą musieli poszerzyć swój krąg osób zabieganych, albo będzie trzeba kogoś poprosić do współpracy w organizacji, bo rzeczywiście coraz więcej ludzi tutaj do pracy potrzeba. A na szczęście zabiegani też mają wielu przyjaciół z różnych organizacji, stowarzyszeń, firm i dlatego to wszystko udaje się tak dobrze. Bardzo serdecznie wszystkim wolontariuszom, a także w szczególności zabieganym dziękuję. Dziękujemy serdecznie, wszystkiego dobrego. Miejsce. Tak. Tuż można powiedzieć za biegaczami z Kenii. Jak się czujesz i czy jesteś zadowolony? No dzisiaj to był mój drugi bieg, więc wiedziałem, że będzie dzisiaj ciężko. Dzisiaj biegłem taktycznie, żeby być najlepszym Polakiem, bo z Keniczkami dzisiaj naprawdę by było ciężko wygrać. Nie wiem, jaki oni nawet wynik na mecie mieli, ale walczyłem dzisiaj taktycznie, żeby wygrać, żeby być najlepszym Polakiem. No tak, za ciepło, zdecydowanie za ciepło. Ja lubię biegać, jak są warunki bardziej chłodniejsze. Tym bardziej, że cierpię na alergię, do mnie to jest katorga biegać w takich temperaturach i tym bardziej, jak wszystko pyli w okolicach. Nie, jednak gratulujemy Ci wszystkiego dobrego na przyszłość i widzimy się za rok tutaj pewnie. Okej, dziękuję bardzo. Kenijski, drogie panie, na Was jak najbardziej, tak więc śmigajcie do mety. Tyle do tej mety, czy to jako tramwaj? Nie wiem, czy można tramwajem podjeżdżać. Musimy to zgłosić w takim razie. Tramwaje ewidentnie jako symbol tego dorocznego medalu. Więc tutaj nie ma przypadku, 65 lat. Co by pani chciała, droga pani? Wody, oj, oj, oj. Przy ratownikach medycznych może być woda? Mówię o nawodnieniu dzisiaj. Niezwykle ważne, jest ciepło. Częstochowa podobno, nie wiem, słyszałem od kolegi, poleca się do zabawy i da się celebrować. Ja nie mam ani pizza, ani kondycji, więc się nie wypowiadam. Nie jest łatwo.
Dobra, 40 minut na zegarach wybiło. Mówią, że Andrzej fajne chłopaki, ale jeszcze prawdy nie. Legenda polskiego sportu 1, 4, 5.